Kolejny druk numer 16/371/2013 autorstwa Komisji Zdrowia na referenta skazowana Zbigniewa Kaperek. Proszę pana przewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała nr 16/371/2013 Rady Dzielnicy Dzisiejszej Słoszowice z dnia 4 lipca 2013 roku w sprawie wydania opinii dotyczącej ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Sadowej w Wieliczce na następny okres znak sprawy MRS-02.7123.16/2013 Podstawa prawna, paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego położonego w budynku przy ulicy Sadowej w Wieliczce na następny okres pod warunkiem poprawienia relacji międzysąsiedzkich w przedmiotowym okresie przez wnioskujących lokatorów zgodnie z pismem z Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak MR-02.7123.16/2013/13/2013 roku. Paragraf 2. Integralną część uchwały stanowi poniższe uzasadnienie. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Komisja Rady Dzielnicy 10 przeprowadzająca wizję stwierdziła istniejący od dłuższego czasu konflikt międzysąsiedzki. Po przeprowadzonej rozmowie wnioskodawcy zobowiązali się do poprawienia relacji z sąsiadami. Komisja sugeruje, aby w przyszłości zaproponować inne lokale zasobu gminy Kraków mieszkającym tam rodzinom, co byłoby korzystne dla obecnej sytuacji. Dziękuję. Czy ktoś z państwa chce wybrać głos w sprawie ceny AGHP-a? Proszę bardzo. Ja. To jest sprawa, którą chcę troszeczkę więcej czasu poświęcić, bo to jest taki pierwszy przypadek w naszej dzielnicy. Lokal to jest budynek na granicy, no to już przy wysypisku Baryczy, wykupiony przez gminę Kraków. Przyziemie, wysoki parter. W przyziemiu mieszkają państwo ławrowcy, a na górze państwo jurkowscy. Dostaliśmy właśnie pismo z Urzędu Miasta Krakowa, tylko ja teraz jeszcze mam tylko. Ta umowa najmu wygasła 16 lutego 2013 państwu jurkowskim. Teraz dostaliśmy dopiero z Wydziału Mieszkalnictwa. Tutaj jednocześnie informuję, że istnieje możliwość zapoznania się przed wydaniem stosownej opinii ze zgromadzoną w tutejszym wydziale dokumentacją dotyczącą wnioskodawcy. W celu ustalenia terminu i proszę o telefoniczny kontakt. Ja przed tą wizytą, na wizytę zabrałem członków naszej komisji, pana Koteckiego i panią Feterykę. Rozmowa, przede wszystkim są to zarówno jedni, jak i drudzy mieszkańcy, no to ludzie, którzy korzystają tutaj z naszego, z gminy, czyli żyją, szczególnie ci państwo jurkowscy, popytałem, żyją z zapomóg socjalnych, z boksu. Tam jest czworo dzieci, lokal dostali w ubiegłym roku, lokal dostali też w lutym, 16 lutego 2012 roku, czyli minął ten. Problem jest, że tam były dość częste wizyty zarówno policji, jak i straży miejskiej. Ludzie nie mogą się między sobą dogadać. Ja pytałem, czy tam jest, czy tam jakieś libacje są. Tak jak na przykład pytamy tutaj, chodzimy z panem Andrzejem Balickim na Borkowską. Tam pytamy mieszkańców, czy są szarów, którzy, czy sprawiają jakieś te. Zupełnie inna jest sytuacja, jeżeli to byłoby w bloku, bo tam no nie ma takiej. To jest dom jednorodzinny. To jest taki dwurodzinny domek. Na, państwo wiecie, jak się jedzie za wysypiskiem śmieci po lewej stronie. Żółty domek. Ci państwo jurkowscy no, pokazywali nam. Uprawiają ogródek, są kwiaty. Pomieszczenia wspólne teraz malują, jeden pokój, tam córka jest z wnukiem, tam jest dość liczna ta rodzina, która z wypowiedzi ich wynikało, że oni tam mieszkając nie stwarzają jakichś większych konfliktów. Konflikt zaczął się od czasu pierwszej komunii dziecka państwa Ławrowskich. Tam ci państwo mają 5 dzieci. I przy próbie tam przygotowania do komunii zaczęły się już konflikty, bo to potwierdziła później nam na dole pani teściowa, że oni się rządzili tam na komunii, przygotowaniu, jakby to był ich lokal. No taki mają widocznie ludzie swój sposób życia. Ale ja tu mówię przed kamerą, ja tu mówię jeszcze ten. Słuchajcie państwo, to co mnie zaszokowało. Dlaczego, jakim powodem rozpoczęła się te kłótnie między... Panie przewodniczący, proszę posłuchać, bo to jest ważna sprawa. Te kłótnie między nimi. I facet, zgadnijcie, co mi odpowiedział.
że ta pani, która mieszka na dole, zaproponowała mu, żeby się z nią przespał. On się nie przespał, więc oni się dlatego wobec nich zrobili złośliwi. Ja zacząłem się to samo, co wy, widzę waszą reakcję. Panie radny, ja nie apeluję o zachowanie jakiegoś takiego poziomu wypowiedzi. Proszę oszczędzić tego, to naprawdę nie jest potrzebne. Ale to jest ważne tutaj do wydania opinii. To jest żenujące, panie radny. Proponuję skupić się na meritum sprawy i zakończyć tę wypowiedź. Nie rozciąga z miejscem. Ale jeżeli mamy wydawać opinię, to wydajmy tą opinię, żeby tutaj nie... Bo wydanie tej naszej opinii, słuchajcie, wiąże się z tym negatywnej, że ci państwo, tak jak proszę tutaj, wydanie, tak, urzędnicy miejscy, czyli Wydział Mieszkalnictwa, rzuca tą sprawę na nas. Na nas, czynnik społeczny, który mamy decydować o losie tych ludzi. W poprzedniej kadencji była taka sytuacja. Pani, która prowadziła libację, też daliśmy negatywną, później przychodziła, tutaj zmieniliśmy tą decyzję na pozytywną, ale tutaj jest tak, ponowne dawanie umowy najmu lokalu jest poprzedzone uzyskaniem opinii Rady Dzielnicy Miasta Krakowa, na której terenie znajduje się lokal. W stosunku do lokali położonych poza Krakowem, ponowne zawarcie umowy najmu opiniowane jest przez Radę Dzielnicy, której granica. W przypadku, gdy do Rady Dzielnicy zostały przekazane wiadomości o nagannym zachowaniu państwa rodziny Krystyny Marianem Wiórkowskim, w obecnym miejscu proszę o ich uwzględnienie przy wydawaniu. Negatywna opinia uniemożliwia przedłużenie umowy najmu lokalu. To jest poważna sprawa. Ja to na tym się zastanawiałem i to jest ważna sprawa, wydanie tej opinii, która równoznaczna jest dla tej ośmioosobowej rodziny, jest, że zostaną wyrzuceni na bruk. Ja wiem o tym. Ja teraz po pomyśleniu tutaj, ja mam taką prośbę. Jeżeli to pismo dopiero zostało wysłane teraz, przyszło do naszej Rady tutaj 26 czerwca, a umowa najmu wygasła już 16 lutego, czyli tyle miesięcy to trwało, żeby do nas dotarło, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy tutaj to na razie dzisiaj nie wydawali tej opinii, podejmowali tej uchwały, skoro i tak już się tyle miesięcy Wydział Mieszkalnictwa nie spieszył się z taką sprawą i chciałbym tutaj zaprosić te rodziny tutaj, żeby wypowiedziały się, żeby to było wydane, żebyście państwo z własnym sumieniem wydali tą opinię, co ten. Myśmy zasługowali, ja wiem, że ci państwo wałabrowscy, ja z nim rozmawiałem, oni się starają, żeby dostać gdzie indziej lokal. Być może dostaną gdzie indziej lokal. Bym nawet powiedział, że będzie się starał do państwa. Panie radny, już kończymy. Ja kończę, nie. Nie poświęcaliśmy czasu na poprzednie uchwały, więc ale proszę... Ale regulamin mówi o 4 minutach, więc proszę się... To jest ważna sprawa. Więc dlatego tutaj ja wnioskuję, żebyśmy tą sprawę odłożyli na następną komisję. Jeszcze przeanalizujemy sprawę. To jest mój wniosek. Panie radny, to ja zapytam dwie rzeczy. Tak. Po pierwsze, pan jest wnioskodawcą jako przewodniczący komisji tego projektu uchwały. Mm-hmm. Przygotował pan ten projekt w dniu dzisiejszym, czy dobrze mówię? Dzisiaj ma komisja. Dzisiaj pan przygotował projekt uchwały. Tak jest. Nic się nie wydarzyło od momentu odbycia posiedzenia komisji do tego momentu i pan zachowuje się w sposób kręcony poważny. Wydarzyło się. Byłem zaproszony na posiedzenie zarządu. No i coś, cały czas... Moment, panie szanowny. Było posiedzenie komisji w dniu dzisiejszym. Tak. Na tym posiedzeniu komisji opracował pan jakieś stanowisko. Tak jest. Po paru godzinach sam pan wnioskuje o to, chociaż nic się nie wydarzyło, posiedzenie zarządu nie jest wydarzeniem w tym temacie, w temacie merytorycznym są te dwie rodziny, nic się nie wydarzyło i teraz pan sam wnioskuje o to, żeby nie robić tego, co pan przygotował. To jest żenujące. Nie jest żenujące, ja odpowiem. Ja w międzyczasie przed sesją zostałem proproszony na posiedzenie zarządu. I tam była dyskusja. W tej dyskusji właśnie padły te słowa, gdzie było właśnie to stwierdzenie, że skoro są tam jakieś zakłócanie porządku, no to wydajmy tą opinię negatywną. Ja opowiedziałem, jak sytuacja wygląda. Więc teraz mam czas na chwilę, na moment refleksji. To nie jesteśmy ludźmi nieomylnymi. No to zapytam pana, do kiedy pan proponuje? Do następnego posiedzenia sesji. Przecież to nie jest nasze. A kiedy będzie pan? Jak to nie... Może dla pana to nie jest ważne, ale dla mnie przynajmniej jest to ważne. Dla tych mieszkańców pewnie też jest to ważne, więc tu się drastycznie różnimy. Myślę, że nieważnymi rzeczami to się tutaj generalnie nie powinniśmy zajmować. To jednak jest ważne. Po drugie, pan może nie jest tego świadomy, ale my jesteśmy zobowiązani wydać opinię w ciągu 14 dni od otrzymania pisma z Urzędu Miasta. Więc jak pan sobie wyobraża to, do kiedy? Jakiś kalendarz pan skróci, ścieśni? Jak pan to widzi? Panie przewodniczący, ja tutaj pobawiłem się pismem, które przyszło, gdzie umowa najmu na przykład była do 16 lutego. Ale to nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Żadne jakie znaczenie? Dlatego, że opieszałość też Wydziału Mieszkalnictwa, skoro on im się tutaj nie spieszy,
I my każdy dostajemy, ja śledzę te wnioski, które mamy na Borkowskiej i tam jest, kończy się umowa najmu lokalu, już jest pismo z naszą opinią. Nie ma czegoś takiego, że pół roku się czeka na wydanie przez nas. Czyli, a czy to nie jest jakaś wątpliwa sprawa? To jest bardzo ważna sprawa. Możemy tu wydać negatywną opinię, oczywiście. Więc tym bardziej się jest wątpliwa, jeśli jest ważna jednak, to tym bardziej powinien pan się rozwiązać za czas. Ja panu przypominam, że stoję na stanowisku, że powinniśmy przestrzegać regulaminu, a jesteśmy zobowiązani do 14 dni wydania opinii. Co za tym idzie, jeśli otrzymaliśmy pismo pod koniec czerwca, to jest ostatni moment na to, żeby taką opinię wydać. Odwlekanie tego do sierpnia jest w moim przekonaniu krańcem nieuzasadnione. Tyle. Czy ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? No właśnie, proszę, niech państwo tutaj coś zabiorą. Pan Andrzej Jończyk, proszę bardzo. Ja nie zrozumiałem z tego, czy jedna albo druga rodzina są przeciwne, żeby wydać tą pozytywną opinię. Nie ma, nawet tamta druga rodzina też nie jest przeciwna. Jeżeli to nie, ja nie widzę problemu, jeżeli żadna rodziny między sobą. Przepraszam, ja teraz mówię. Panie przewodniczący, ja teraz mówię, prawda? Uważam, że jeżeli żadna z tych rodzin nie jest przeciwna wydaniu opinii negatywnej, to należy wydać pozytywną. Co innego byłoby, i wtedy bym się zgodził tutaj z moim kolegą, gdyby jedna z tych rodzin powiedziała, że ona się nie zgadza. Wtedy być może wynikałoby większe namysłu. To jest sprawa czysta. Obie rodziny są za, więc o czym my dyskutujemy? Dziękuję. Ja zgadzam się z panem radnym, myślę, że tracimy czas, ale to autorstwa pana Kapery jest w wypowiedzi. Całkowicie popieram, czas tracimy zupełnie bezsensownie. Panie radny, już były te wypowiedzi. Trzeciej nie ma w tym temacie. Czy ktoś jeszcze z państwa chciał zabrać głos? Nie. Zatem przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Nie mam znaków. 7. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę. Kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę. 6. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że projekt uchwały został przyjęty.